Przez wiarę w Chrystusa, nowe stworzenie, nowy człowiek to Boża koncepcja rewolucyjna i życie rewelacyjne. Dziś m.in. o tym więcej rozbieg i lecimy. Trailer życia z Bogiem słowo daje dziś wersję espresso jednowątkowo krótko i na temat. Cały czas rozwijamy tę myśl zapisaną w drugim liście do Koryntian w rozdziale 5 w wersecie 17. Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Nowy człowiek, nowe stworzenie, człowiek duchowy, którego wcześniej nie było, ale jest. Dlaczego, na czym polega ta różnica? Zaglądamy sobie do listu do Rzymian. I tutaj, jak zaczniemy sobie czytać rozdział 5, pewnie znany i lubiany, bo czasami do niego zaglądamy, to teraz te elementy, które będziemy rozpatrywać w kontekście właśnie nowego stworzenia, czyli tego odnowionego, ożywionego, duchowego człowieka, tej, tej, tej duchowej cząstki w nas, która uaktywniła się, ożyła dzięki wierze w mękę śmierci, w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ta Boża przestrzeń w nas zostaje wypełniona Bożym życiem i wpływa na naszą duszę, czyli myśli, emocje i wolę i na nasze fizyczne ciało. Bóg w nas, o tym mówiliśmy ostatnio. Rzymian 5. Czytamy: "Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa." Usprawiedliwienie gdzie jest widoczne? No wpisane jest właśnie w moim duchu, w moim duchu. Tam jestem usprawiedliwiony i to oczywiście wpływa na mnie całego, bo ja to mój duch, ja to moja dusza, ja to moje ciało, ale w moim wnętrzu jestem czysty, jestem usprawiedliwiony. Moja dusza i moje ciało jeszcze zdarza im się grzeszyć, ale, ale mój duch jest już, jest już usprawiedliwiony, jest już okej okay w oczach Boga. Jest czysty dzięki ofierze Jezusa Chrystusa, którą przez wiarę przyjąłem do mojego życia. Dzięki temu zachowuję pokój z Bogiem. Gdzie jest ten pokój? No, w moim wnętrzu. Więc i tu w cudzysłowie podpisuję wyrok na siebie tak pozytywnie, nie mogę powiedzieć, że brakuje mi cierpliwości, brakuje mi pokoju. Dlaczego? Dlatego, że mieszka we mnie ee, Bóg. Mieszka we mnie Bóg, który jest dawcą pokoju. E, owoc ducha, list do galatów, rozdział 5. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Więc zachowuję pokój z Bogiem. Przez to, że jestem usprawiedliwiony, nie ma wojny między nami. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niech Chrystus zamieszka przez wiarę gdzie w Waszych sercach. On jest tam. I przeskoczymy ze względu na czas i yy, mikrooszczędności. Przeskoczymy do wersetu 5, gdzie jest powiedziane, a nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Więc ten nowy człowiek jest zanurzony, zalany Bożą miłością, miłością Agapę, tym najwyższym Bożym rodzajem miłości. I to przez kogo jestem już rozlana? Przez Ducha Świętego, który co? Został nam dany. Słuchajcie, ja wiem, że może, może po raz kolejny wracamy do tych wersetów i będziemy do nich wracać, bo my nie potrzebujemy czegoś nowego. Nie potrzebujemy jakichś nowych trendów, nowych teologii. Nie, my sięgamy do Biblii spisanej 2000 lat temu, między innymi, chodzi o, 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 o te części Nowego Testamentu. No bo pozostałe części Biblii Stary Testament są dużo starsze, ale chodzi o to, że te, te wersety są prawdziwe i mamy je odkryć, mamy nimi żyć, mamy się nimi ucieszyć, więc zachęcam Cię dzisiaj. Bierz Biblię w rękę, siadaj i Duchu Święty, pomóż nam to zrozumieć, w jakich cudownych warunkach funkcjonuje nasz. Nowy człowiek, zrodzony przez wiarę w mękę śmierci zmartwychwstanie w Jezusa Chrystusa. Tyle na dziś. Jeśli podobało Ci się to nagranie, wyrażę aprobatę, zostaw komentarz lub udostępnij je. Niech się niesie. Dobra wieść o frajdzie życia z Bogiem. Mamy, widzimy się przy kolejnej okazji.